dzisiaj w Spider-Man. Fisk. Aha. Nawet slipy ma w Spider-Mana. Ja pierdzielę, jaki toster. Boże, rewelacja. Jak sobie teraz to przypominam, to jest co? Jezus, jak to wygląda. Coś przepięknego. Koleś nie skumał. Proszę. Witam bardzo. Panów. Kto ma ochotę na filiżankę świeżych obrażeń? Filiżanka nie ma, to jak dobry wpierdol z samego rana. No dobra. Zapraszam do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i moi kochani, zapraszam was do pierwszego odcinka gry z serii Spider-Man Remaster, z tego co widzicie, ponieważ miał być zwykły Spider-Man, jednakowoż kiedy wsadziłem płytę do napędu, okazało się, że za niewielkie pieniądze mogę upgrade'ować sobie Spider-Mana tego zakupionego w 2018 roku na PlayStation 4, gdzie mamy właśnie zremasterowaną wersję i to jeszcze na PlayStation 5. Czy 6-letnia gra potrzebowała remastera, no to już zostawiam wam po prostu do waszych własnych opinii. No ja mam o tym zdanie różne. Nie będę go wypowiadał. Po prostu, no jeśli jest remaster, no to okej, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Szczególnie, że tak średnio pamiętam podstawkę, no bo jak wspomniałem, w 2018 rok, 6 lat temu wyszedł Spider-Man. Nie grałem ani w Milesa Morales'a, ani nie grałem w Spider-Mana 2. Grałem w jedynkę oczywiście parę dni po premierze, no i podobała mi się, ale szczerze powiedziawszy już tam nie pamiętam za bardzo co się tam działo, więc fajnie, że wybraliście tą serię właśnie na kanał, bo sobie po prostu przypomnę i wy obejrzycie, a później pewnie pojedziemy z Milesem i z drugą częścią, więc po prostu już nie przedłużając zacznijmy naszą przygodę z Człowiekiem Pająkiem. Jak widzicie, nie ma żadnego slotu, ponieważ no, w remaster nie grałem, ale miałem akurat właśnie, mówię, tą przyjemność, żeby sobie to ogarnąć. Dobra, poziomy trudności. Tu się waham troszeczkę, ale chyba weźmiemy sobie niesamowity, po prostu nie pamiętam, czy do trofeów jest potrzebny, że tak powiem, wymaga, żeby przejść na, nie, na wspaniałym, tak jak, nie wiem, na przykład w God of War, czy... Nie, w God of War, że chyba nie było w Wiedźminie, chyba było tak, droga, żeby przejść drogę ku zagłady. Ale też chcemy, żeby ten Spider-Man był miły, fajny i przyjemny, więc weźmy po prostu sobie niesamowity. Okej, okay, tu słuchawki, napisy, włączmy sobie. Mimo tego, że jest dubbing, ale jednak napisy tak dodatkowo gdzieś tam to dodają. Niektórzy wolą czytać jak słuchać. Więc po prostu możemy sobie to dodać, nie będzie nam to przeszkadzało. Dobra, no to co, rozpocznijmy tą przygodę z Człowiekiem Pająkiem. No właśnie, już pajączek wisi w tle. Oczywiście twórcy odeszli troszeczkę od tego, co normalnie znamy w Spider-Manie, czyli typu, że Peter Parker jest reporterem, że Mary Jane tam jest aktorką. Tu jest po prostu na starych zasadach opisana całkowicie nowa historia. Wcielamy się w Petera Parkera, który jest asystentem naukowca. Zresztą już właśnie dlatego stąd tutaj już jakieś tam książki, płyty główne, kable, bo po prostu nasz nowy Peter Parker jest kombinatorem niesamowitym. O ile dobrze pamiętam. A właśnie, tu już jakieś programy się ściągają. Więc mówię, to jest coś nowego, coś, można powiedzieć, stary Spider-Man, ale w nowym wydaniu. O Spider-Manie mogę mówić sporo, zwłaszcza, że grałem dużo na PlayStation 1. Dobra, wyciszam się, bo tutaj coś się będzie działo. Do wszystkich, czwarty poziom mobilizacji, miejsce Fisk Tower. Fisk? Aha. Nawet slipy ma w Spider-Mana. Ja pierdzielę, jaki toster! Co to jest? No i jesteśmy, moi kochani, w pełnej okazałości.
prawilny Spider-Man. Oho. Peter. Czyli to chyba norma, to w twórcy zatrzymali chyba to. Chyba twórcy to zostawili, że Peter zawsze jest spłukany i ma problemy z czynszami i innymi rzeczami. Boże, zapomniałem jak ta gra naprawdę pięknie wygląda. Żeby się bujać, o tak. Puścić sieć, fajnie, że mamy samouczek od samego początku, żeby sobie poprzypominać. Nie no, zajebiście. Przepięknie to wygląda. Boże kochany, a skoczyć, okej. Kapitan Watanabe. Zatrzymaliście go już? Nie, jesteśmy w Fisk Tower, ale czekamy na nakaz. Mogę się przyłączyć do zabawy? Znasz jego prawników. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Yui, 8 lat na to czekałem. Chcesz pomóc? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Okej. Jasne, zaraz tam będę. Boże, rewelacja. Jak sobie teraz to przypominam, to jest... Co, Jezus, jak to wygląda. Coś przepięknego. Pajęczy lot, tylko że nie wczytałem się za bardzo. Będzie jeszcze raz powtórzone. Naciśnij X. A, okej. Okay. Czyli po prostu takie swobodne spadanie. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. Tak. Przepraszam, aha. Wiem. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Oho, już szef. No, szef już nas tutaj opierdzielił nieźle. Jeszcze jakiś poważny projekt. No, 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 dobra. Ale patrzcie, nie, Boże, jak ta gra genialnie wygląda. Coś po prostu pięknego. Zachęcam do ogarnięcia sobie na YouTubie pierwszego Spidermana na PlayStation 1, jak on wyglądał, wszystko kwadratowe. O! No ale wiadomo, mamy nowe czasy. Dajcie wsparcie! Times Square! Jesteśmy pod ostrzałem! Dawać taran. Fisk. Dawać taran. O, to jakaś zorganizowana grupa przestępcza, jak już mają nawet ubrania, kamizelki ze swoim logo, no to już coś grubego. O kurwa. I oczywiście z benzyną, która się wyleje. Aha, dobra, po prostu już zrobiło kabum. Okej. Koleś nie skumał. Proszę. Witam bardzo. Panów! Kto ma ochotę na filiżankę świeżych obrażeń? Filiżanka nie ma, to jak dobry wpierdol z samego rana. No dobra. Jedziemy, Spidey, aby wykonać pajęczy atak. Okej, okay, trójkącik. Dobra, twój pajęczy zmysł będzie błyskawiczny, aby ostrzec się przed nadchodzącymi, kiedy zobaczysz do wykonania uniku, ale unik robi się kółkiem. Okej, okay, dobra. Oj. Dobra, tam coś widzę. Aj, ale jeszcze nie zdążyłem tego... Kurwa, no przecież wciskam R1 i... Muszę was ostrzec, rozpiera mnie dziś energię. A, okej, okay, ja muszę to przytrzymać, niech będzie. Bo ja zaraz zginę generalnie. Więc taka przygoda ze Spideykiem na samym początku, nie za ciekawa. Oho, drugi taran wjechał z nowymi ludźmi. Fajnie, ja mam 17 HP. Wciśnij kółko, aby uniknął. Ok. R1, aby. Ok. Wielokrotnie, ok. Dobra. No to tego już mamy. O, HP mi się z. Dobra. Przytrzymaj, aby wykonać wyrzut w powietrze. Ok. Dobra, spoko. Fajnie to wygląda. Wchodzimy. Następnie. Niedługo będę. Okay. Nie mogę się doczekać miny Williego, kiedy go skujecie. Dobra, ale żeśmy go ładnie. Piękny unik. Patrzcie, on tam będzie siedział teraz. Dobra, nice. Załatwione. Co się stało? Oho, co się stało, że coś wybuchło. Oho, i to Yuri. Czyli ta nasza chyba koleżanka.
Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną. Uda się. Okej, okay, no tak, to chyba nasz główny oponent, Fisk. O ile dobrze pamiętam. To będzie taki ten, nie wiem czy pamiętacie z, w ogóle z filmów, seriali czy komiksów Spidermana, to chyba będzie ten gruby taki w łysy w białym garniturze. Tutaj chyba był inaczej troszeczkę przedstawiony. Łomatko, jaka tu rumbanka jest, ocie, hu! Łomatko, strzelusiają się. Śmigłowce. Yuri, w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnie się na mnie. To ja pójdę. Masz to ja pójdę. Tak. No jaki podjarany, tak! Możemy ich wszystkich rozjebać. Uwaga. Tak! Ej, dokąd idziesz? Łapcie! Utoruję wam drogę, za mną! Spadaj, Spider-Manie, damy sobie radę! Boże, pamiętałem to po prostu. Te poczucie humoru. Okej, okay, zwiększ swój licznik serii, aby zyskiwać koncentrację w czasie nie walki w martwić, powietrzu, okej. Okay. Ale nie dacie rady. Dzięki, miło, że tak we mnie wierzycie. Dobra, na razie nam spoko idzie. Dobra, mam koncentrację. Czekaj. To się nazywa nieprzyjazne środowisko o, pracy. O, pięknie, żeśmy mu przywalili. Dobra, mamy to. Ło, lecz ładnie poszło. Ty, misiu, pysiu, ale do mnie tak z pukaweczką to nie bardzo. No, chciałbyś, co? Czekaj, bo chciałem cię załatwić do końca, ale tutaj mi... Dobra, pajęczy. Dobra, pięknie. Aj, czemu nie podskoczył? A, bo to już było finito. Spokojnie. Koncentracja jest pełna, o to chodziło. Dobra. Pięknie. Ktoś jeszcze? Używaj koncentracji, aby się leczyć. Im więcej masz koncentracji, tym więcej zdrowia odzyskasz. Okej. Okay. Dobra. Czyli mamy uzupełnione HP na full. Fisk Tower, okej. Okay. Kurde, tam może by z krawędzi. R1, aha, okej, okay, no tak, no to to było to. Ty zesrańcu. Dobra, załatwieni, ale coś widziałem. No właśnie, dobrze widziałem. Odbicie po prostu w tych przepięknych, czystych kafelkach. Dobra, pięknie. Ajajaj, czemu to tak się zepsuło? To już chyba wszyscy, okej. Wyłączyli windy! Na schody! Ta, my sobie pewnie pójdziemy inną. No właśnie. Aha, czyli my jednak inną będziemy szli. Dobra. Co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy wind. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. I atakuje nas wszystkimi siłami. Muszę go znaleźć i to zakończyć. Ale zajebiście. Jeszcze nie. Właśnie możemy biec po ścianie. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, to do serwerowni. Okej. Okay. Ciocia dzwoni. Lepiej odbiorę. Ciocia May. Cześć, ciociu. Co to za hałasy? Oglądam film o superbohaterach. Co tam? Chciałam się upewnić, że na czekoladzie jest aktualny. Pewnie. Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham cię. I ja ciebie też. Dobra, ale żeśmy w niej wjechali, kurwa, jak w masło po prostu. Dobra. Oj, ale mu przyjebał seryjką ładnie. Tak, myślę, że chyba dobrze zrobiłem, że nie zwiększyłem sobie. Koncentracja pełna, okej. Okay. Pełny kasek pozwala na... wykonania wykończenie, które natychmiast nokautuje wroga, okej. Okay. Na co wy tak właściwie liczycie? A, okej, okay, czyli coś takiego, czyli koncentracją się leczymy. I mało tego, możemy liczyć na, właśnie, na wykończenia ostateczne. O kurna.
pięknie. Dobrze, że ta koncentracja dosyć szybko się ładuje. Pytanie, czy to jest tylko właśnie na tą chwilę, gdzie mamy taki, no cały czas samouczek, tak, jakby nie patrzeć. To, że tutaj się dzieje sieka totalna, to cały czas wykonujemy ten samouczek. Okej, serwerownia. Musimy znaleźć serwerownię. Gdzie jest serwerownia? Fisk, czy to wygląda na serwerownię? Nie bardzo. Czyli aha, dobra, tam. Jeśli wejdę tędy, zniszczą wszystkie dowody. Okej. Muszę się tam jakoś wśliznąć. No i proszę. Okej, musimy się jakoś... Do szybu? Ale poczekaj, no ja muszę znaleźć najpierw ten szyb wentylacyjny. Gdzie ty tu widzisz szyb wentylacyjny, mi się pysił. A, tutaj, okej. Moje własne. No tak, o, ale kurna, tu trzeba się rozglądać będzie. Fisk to poprawny kryminalista, ale ma wyjątkowo czystą wentylację. Ruchy, setka dał wszystko katować. Nie da się. Dobra, wyeliminować z wentylacji. Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła. O, szlak. Dobra, trzeba było najpierw... O, właśnie. Nie ma, zatrzymajcie go. A ja myślałem, że w poprzedniej pracowałem chamskich informatyków. Boże, to poczucie humoru. Dobrze, że mamy tutaj dużo przedmiotów po prostu eliminujących ich od razu. Dobra. Mamy to. Zobaczmy. Mamy komputer. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Zobaczcie, o, jest on. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt, ale to dodaje mi uroku, nie? I pięknie. Właśnie! Otworzyć ten drzwi! Już! O-o! Czyżby... Mocniejsza? Dobra, przyciągnij wrog... O, dobra! Czyli mamy teraz takie eliminacje... Cholera, tylko że już wszystkie chyba aspekty eliminacyjne... Nie, dobra, tutaj mamy jeszcze... Dobra. Dobra. O, tutaj mam. A, poszło wykończenie. Wiele razem przeszliśmy. Teraz. Pięknie. Prawie żałuję, że to koniec. To tylko wstęp. Dobra. No to przygotuj się na gwóźdź programu. Pięknie. Dobra, rozejrzymy się tutaj. Tak wiecie, ja sobie, wiecie, ścielusiam tą pajęciną, ale wiem, że... O, dobra, to AGD, to mogliśmy tym rzucić. Jakimś dyskiem. Chyba ksero, dobrze widzę. Wiecie, tu są też, jest dużo znajdziek, a nie pamiętam, jak to było. O, kurwa. Yuri, właśnie wybuchu. Coś się butnęło. Zaminować cały budynek. Wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. Zabić go! Inaczej szef zabije nas! Dobra, spokojnie, już właśnie zszedłem. Dawaj tu na dół. No już chyba wszyscy. Pięknie. Pięknie nam poszło. Okej, okay. Aha, myślałem, że mogę iść do tych miejsc, z którędy oni wychodzili. A, mogę tutaj wejść. Tylko że tutaj chyba nic ciekawego mnie nie zastanie. Trudno. Smuteczek. Tu jeszcze mamy coś. Upewnić się, że saperzy są bezpieczni. Wiem, zaraz, spokojnie. Spidey. Nie, wiesz. Oj. Był spadł, ale... Przecież jestem Spidermanem, to jakbym mógł spaść. Hejka! No to Willy chyba postanowił nawiać z hukiem. Ktoś chyba jest w pułapce. Idź to sprawdzić. Poszukamy bomb. Okej. No to czyli my mamy najgorszą robotę. Wszyscy wychodzić! Ewakuować budynek! Wszyscy! Wyjdź stąd! Wypierdalać, kurwa, pali się! Dobra. Słyszałam tam jeszcze jakieś ludzi. Mamy... Znajdę ich. Okej. Okay. No spokojnie, uratujemy ich. Oj. Pomóż nam! Oj.
podniosę to. I wy, musicie, że jeszcze się dychacie wyciągać. I zero krwi i złamanie, pewnie jasne? Normalnie wstaną i pobiegną. Oj. Moc Kratosa wjeżdża w Spidermana. Oj, oj, oj. Dasz radę, Spidika. O, dawaj znowu moc Kratosa. Szybko, no i pięknie. Proszę bardzo. Dobra, Willy. Zaraz się spotkamy. Okej. Jak tam, pani kapitan? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk wezwie śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Bo pewnie tak było. Czyli był krok przed nami, można powiedzieć. Yuri, daj tu sanitariuszy, szybko! Próbujemy. Wow. Niezła rąbanka tu się... dalej się dzieje, o kurwa. Dobra, my oczywiście na pewniaka. Z bazuką? Uważajcie! Oj. Pożegnaj się z życie! Ja ci kuźwa dam, to nie jest zabawka dla ciebie. Oho, dam następne wariaty. To już chyba lekka przesada. Co, wy się bawicie w komendanta policji w Warszawie, kuźwa? Ole, dostałem na pysk rakietą. No niesamowite. Przyjąłem to na klatę z godnością. Centralnie pocisk. Nie wiem, czemu ja nie zrobiłem uniku. Dobra, mamy to. Mamy dziś Narodowy Dzień Rakiet? No się uwzięli na nas, no co ja ci poradzę, no Spidey. Po prostu, no dać dzieciom zabawkę. O, i tak się właśnie kończą. Mam się! Te zabawy. Dobra, mamy to. Dobra, wypierdzielmy te drzwi. Okej. Okay. To będzie nasz... Aby używać parkour? A, okej. Okay. Czyli automatycznie nam... O, to dobre jest. Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Ale dostałem od razu bombę. Cholera, uwolnił się. To zasraniec jeden. Aj, albo znowu dostałem. Dobra. Dobra, tu już czysto. Dobra, leży. Okej, co prawda nie miałem dużo tego koncentracji, ale lepszy to ryc niż nic. Jak się rozglądam, coś tutaj może dla mnie, ale chyba nie. Jeszcze nie czas na znajdźki, tak mi się wydaje. Dobra, open the door. Wszystko gra? Siema, chłopaki. Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. No to jestem. Prowadź, będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. Zrobili nas w chuja. No nieładnie tak. Bardzo nieładnie tak. Przeciwnicy z tarczami blokują ataki od przodu. Okej. Okay. Okej. Okay. Wślizg między nogami? Dobra, dosyć proste. Nie, teraz będzie mnie to prześladować. Spokojnie, panowie, ja się na z wami. Wasz plan nie wypali. Mówię. Pora na plan B. Łomot od Spidey'ego. To jest dobry plan. Dobra, i mamy kolejnego. Pięknie nam to idzie. Jeszcze ktoś? Hej, wszyscy wpierdol dostali? Zdaje się, że część pięknie. Ludzi pracuje dla Fiska. Na szczęście to była ostatnia linia obrony Williego. Jestem przed jego gabinetem. Załatw go, migiem. Z przyjemnością. No to... open the fucking door. I jedziemy z gościem. Ale znając życie, pewnie już nawiał. I jego już... a nie, siedzi. Siedzi zasrany jegomość, proszę bardzo. Prezesina. Jeszcze ostatnie piszesz papiery, pamiętnik? To może... Nie zapomnij o dywizji między Spider i Man. Podpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. Ciekawe. Jestem w szoku, że dotarłeś aż tutaj. Ale czyżby? Czas twoich wygłupów dobiegł końca. Oho. Czyli miał plan C jeszcze, jebaniec. O
8 lat użerania się z nim. O-o. To dla mnie? To nie musiałeś! Kurwa! Kto konstruował ten budynek? Co tu się... Dobra, unikaj ten. No dobra, na razie, okej. Okay. A, dobra, tylko muszę troszeczkę odejść. Dobra, poczekajcie, teraz się zaczynam przeładowywać. Teraz. Aj, skończyły mi się. Dobra, ale tą jedną już chyba... Kurwa, nie mam jednak z głowy. Aj, wyrwać, okej. Okay. Cholera. Dobra, dopiero teraz ogarnąłem, jak byłem bliżej. Muszę rzucić sieć. Dobra, teraz. Dobra, mamy. Na spokojnie. Dobra. I mamy drugą opcję. Pięknie. Jak to możliwe? No i co? Co się stało? Wydajesz się zdenerwowany. Zniszczę cię. Dawaj. Daj z siebie wszystko. Na gołe piąchy. Oj. Mogę to przejąć? Oddane! Zbijaka! Teraz mam szansę! Oj. Niesamowite to, że... Oj, ale nam wykurwił! Dobra. Pora to zakończyć! Łomot na życzenie! No, czemu wciskałem... Kurwa, trójkąt i nic z tego się nie wydarzyło. Ole, dostałem na pizdę. Padłem, no nie wierzę. Ajajaj, dobra, trzeba chyba się jednak... Dobra, a dwukrotnie, okej. Dobra, teraz już wiem, co trzeba robić. Ole, przez nas przeleciał. Dobra, na spokojnie. No chodź, zasrańcu. Ależ ty jesteś męczący! Trzymaj się, zaraz będzie po wszystkim. Ojej, znowu nam przywalił. Dobra, mamy go. Cholera, za późno troszeczkę. Dobra, spokojnie. Oj. Dobra. To był max. Dobra, ładny unik. Ładnie jeszcze na pizdę dostał. Aj. Jezus, 1 HP mam. Dobra, teraz 10. Troszkę za bardzo się z nim bawię. O, nie wierzę. Ale się dałem zrobić jak dziecko. Nie. Po raz drugi dałem się zrobić jak dziecko. Teraz mam szansę. Kurna, niby prosta walka, a po prostu wygłupiam się, nie wiem czemu. Oj, ale mnie przeciągnął. Cholera, za późno. Troszeczkę szybciej trzeba to spidey robić. Dobra, pięknie wykorzystaliśmy moment. Dobra, teraz nie, no teraz to już musimy go misia pysia się pozbyć. Oj. Ale jak mi bym przyjebał. Oj. Dobra, ale to już jest etap. Oj, to tak musiało być. Ale jaki gość ma niesamowitą siłę. Co to jest kurwa za łeb? Co tu się dzieje? Jesteś ucieleśnieniem problemów tego miasta! Czyżby? Miałem ci powiedzieć to samo. Czyli co? Wiecie, co robić, panowie! O, masz. Zajebiście, czyli nie dość, że jeszcze z Fiskiem, to jeszcze z tymi zastrańcami muszę się nakurwiać. Dobra, na spokojnie. Za to wam płacę! Dobra. Spokojnie.
Ojejku, ich dochodzi cały czas. Ja już myślałem, że to będzie po zawodach. Dobra, pełna koncentracja. Ale nie, dobra, na razie nie chcę z tego korzystać. O! Na tobie, piękny misiu pysiusie. O właśnie! Dobra, teraz na tobie. Pięknie poszło. No chodź, 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 chodź. Dobra. Oj. Jeszcze jeden? O kurwa, ale oberwałem. Nie wiem, jakie. Oj. Coś nie tak? Oj. Dobra. Nawet nie zacząłem się starać. No to postaraj się bardziej, chociaż co prawda pokonał nas już dwukrotnie. Masz śmietniczkiem w łeb. Oj. Ale mną chciał sponiewierać mnie. O fuck, ale przeszedł przeze mnie. Po raz kolejny, zasraniec. Dobra. Masz po raz kolejny. Dobra. No chodź tu, misiu pysiu. Aj. Aj, dlaczego ja się tak wygłupiam z nim? Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Cholera. Dobra. Szlak, dobra, w ostatniej chwili. Dawaj, 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 Spidey, no spokojnie. Oj. Aj. O kurwa. No nie był to dobry pomysł. Dobra. O nie, no jak wcisnąłem przecież. No nieładnie, nieładnie. Ale fajna sekwencja, jak po prostu w God of War'ze. Dobra, czyli w odpowiednim momencie muszę to klikać. Dobra, teraz jeszcze wpierdol powietrzny. Co to jest za walka? Na samym początku i mamy go. Proszę bardzo, jak ładnie zapakowany. Tylko bez języczka. No kurwa, powiem wam, nie pamiętałem, nie spodziewałem się takiej walki od razu na początku. Ja jebę, no ekstra było. No i dobra, Fisk złapany. Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda. Oj, muszę lecieć. Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Ciekawe, ciekawe. Nie miesiąc, a zaczniesz tego żałować! King bardzo ciekawe. Upadek Kingpina. To koniec pewnej epoki. No dobra. Czyli udało się. O, 110 życia, tak jakby nam przybyło. Mamy expa. Awans! Poziom pierwszy na poziom drugi. No to stąd ten właśnie wzrost zdrowia o 10. Jeden punkt umiejętności. Okej, okay, touchpad trzeba by otworzyć drzewko umiejętności. No jak widzimy, awansujesz na wyższy poziom i zdobywasz punkt umiejętności. Wciśnij, aby punkty umiejętności są przyznawane, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów doświadczeń. Okej. Okay. Wykonuj misję i pokonuj wrogów, by zdobyć i zyskać więcej punktów umiejętności. Okej. Okay. No dobra, no jak widzicie, nie mamy zbyt dużego wyboru, bo na razie zaczynamy, ale fajnie, fajnie. Dobra, pajęczy rzut. Przytrzymaj, aby schwycić siecią. O! Tylko że związanych lub porażonych prądem można rzucić nim w innych wrogów lub na ściany. Okej. Okay. By skontrolować przeciwnik strzelając mu siecią w twarz. O, to może być lepsiejsze. Dobra, to na razie weźmy sobie, wykorzystajmy to do obrońcy. Dawaj to, bo to może być dobre, czyli taki idealny unik. O właśnie, który po prostu nam jeszcze dodatkowo pomaga. Misje, okej, okay, no misje nie mamy dostępnych. Postacie. Czyli proszę, mamy Peter Parker, Spider-Man, 178 cm, 76, 20 kg, 23 lata, zawód asystent naukowy, okej, okay, czyli ten pseudonimy, miły Spider-Man z sąsiedztwa, pajęczak, sieci miod, tygrys,
Te ostatnie to chyba wiem, kto może być. Czyli po prostu nasza Mary Jane, której jeszcze nie spotkaliśmy. Yuri Watanabe. 161, 38 lat. Zawód kapitan nowojorskiej policji. Pseudonimy najlepsza kumpela. Ej, powiem wam, że ciekawe to jest. Kiedyś jak ogrywałem, to nawet nie czytałem sobie tych postaci. Ale widzę, że tu humor jest po prostu wplątany. Idealny unik, okej. Okay. Humor jest wplątany po prostu w każdą możliwą część gry i to jest super, bo wtedy wiadomo, że się ciekawie gra. Okej, okay, no oczywiście mamy DLC do tego, co żeśmy grali, ale nie wiem, na jakiej zasadzie to DLC działa, czy ja mogę to... Zawartość, aha, ukończ misję, coś starego, coś nowego, aby ją odblokować, okej. Okay. Pytanie, czy to jest ostatnia misja i dopiero będziemy mieli wtedy DLC. Nie wiem, nie ogrywałem DLC, więc będzie ciekawie. No dobra, moi kochani, wiecie co? No powiem wam, że no taki super powrót... Oho. Gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Okej, czyli jeszcze... Jeszcze na koniec zjebka od szefa, gdzie jesteśmy. Podziwiam entuzjazm doktora, więc... ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. Okej, dobra, wiecie co? Może po prostu tutaj zakończę ten nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, standardowo łapeczka w górę, komentarzyk. No i dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku, który, no, zapowiada się bardzo ekscytująco, więc trzymajcie się. Cześć!